Czekajcie, coś mi się tu poplątało. A, jest. Cześć kochani, tu Ania z kanału Kreatywna TV. Dzisiaj witam Was bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu miesiąca, hafciarskim podsumowaniu miesiąca. I dziś przyjrzymy się nieco bliżej pracom, nad którym pracowałam w maju. Nie wiem, czy u Was też, ale u mnie maj jakoś strasznie się skrócił. Na początku był długi weekend, było wszystko pięknie, fajnie, potem była połowa maja, a potem mi się zrobiła końcówka maja. I tak naprawdę nie wiem, co się stało z tym miesiącem. Działo się tyle różnych rzeczy, że trochę czasu zabrakło na hafty. Maj nie był takim dobrym hafciarskim miesiącem jak chociażby kwiecień, chociaż też pracowałam nad hafcikami, starałam się jak mogłam i w sumie może takiej ilości nie ma jak ostatnio, ale jednak są postępy i to mnie bardzo cieszy, dlatego też nagrywam ten filmik, żeby te postępy utrwalić, nawet jeżeli one są minimalne. Ok, zabieramy się za te hafty. Na pierwszy ogień idzie śnieżynka od igiełki. Mam nadzieję, że złapię ostrość tutaj. Słuchajcie, ten hafcik wypadł mi z kanwy, z pomiędzy warstw kanwy. Po prostu o nim zapomniałam, włożyłam go w tą czerwoną kanwę i zapomniałam najzwyczajniej w świecie. Na szczęście razem z tą kanwą leżała i tym haftem leżała mulina, więc mogłam od razu szybko skończyć tą śnieżynkę, bo brakowało tylko dwóch rozetek. Ale ponieważ w życiu nic nie może być łatwe, szybkie i przyjemne, po wyhaftowaniu tych dwóch rozetek w nocy, wieczorową porą, rano zorientowałam się, że te dwie rozetki wyhaftowałam nie tym kolorem, co trzeba, ponieważ razem z tą kanwą leżała mulina w kolorze białym i w kolorze złamanej bieli. No, różnica nie była aż tak widoczna. Pokazywałam Wam zresztą na Facebooku. Mówiliście, że no, nie widzicie aż tak tej różnicy, chociaż tam kilka osób dostrzegło jednak, które rozetki były zrobione nie tak jak trzeba. No ale wiecie, ja wiem, że tam jest coś nie tak, że coś poszło źle. I ja oczywiście widziałam różnicę, więc musiałam wybrać i zrobić od nowa. Zresztą ten złamany biały to był złamany biały DMC i ja wiem, że ten złamany biały niestety po czasie się przebarwia, ponieważ mam wyhaftowane tło w jednym z moich obrazków właśnie tym kolorem DMC i on teraz stał się żółty. Jest naprawdę żółty i naprawdę mi się nie podoba, chociaż no, przy tym obrazku nie wygląda źle, ale gdzieś tam z tyłu głowy mam te myśl, że może mi się przebarwić, że może zmienić kolor i wtedy te rozetki będą inne, jeszcze bardziej widoczne. Tak więc, wyhaftowałam i zrobiłam zawieszkę. I słuchajcie, to jest moja pierwsza zawieszka ever. Nigdy wcześniej nie robiłam zawieszek, no i porwałam się na okrągłą. Słuchajcie, myślę, że wyszła całkiem fajnie. Tutaj z tyłu jest gładka, ponieważ nie wiedziałam, jak ona mi wyjdzie, czy wyjdzie dobrze, czy źle, więc już tutaj nie kombinowałam z niczym z tyłu. Wykorzystałam sznur ozdobny. Bardzo ładny, czerwony, świąteczny. Kupiłam kiedyś właśnie przy okazji świąt. Chciałam, żeby to był złoty sznur i dlatego tu jest zawieszka, jest też złota. Żółto-złota, ale w międzyczasie okazało się, że po prostu pomyliłam się, nie mam sznura złotego ani złoto-rudego, tylko mam czerwony, więc zawieszka już została tutaj wszyta, wklejona i sklejona, a potem został dodany sznur, ale mimo wszystko i tak wygląda fajnie. Tutaj zostawiłam szpilki z perełkami na końcu i myślę, że to też fajnie wygląda. Tutaj na boczkach sznur nie został przyklejony, tylko, że tak powiem, przyszpilony małymi, fajnymi szpilkami. Może je Wam pokażę od razu. O, to są takie małe szpileczki. Najzwyczajniejsze w świecie, z małymi, płaskimi główkami. One chyba mają 2 cm długości, coś wysokości na szpilkę. No i za całe takie opakowanie zapłaciłam 4 zł, więc chyba to był dobry zakup. Tak więc zawieszka jest gotowa. Zaraz ją spakuję, żeby czekała na grudzień. I warto też wspomnieć, że jest to 4. skończony ufok w tym roku. Kolejny haft, nad którym udało mi się troszeczkę popracować, to jest kot od Margaret Sherry. Dalej, nie wiem, czy łapię ostrość, czy nie. Nie, koty łapię dalej. Wiecie co, muszę się pozbyć tych kotów. Okej, kotów już nie ma w tle, więc może tym razem aparat będzie łapać już ostrość. I praca, nad którą ostatnio troszeczkę podobałam, to jest kot Margaret Sherry. To jest ten sam kot, o którym Wam opowiadałam już chyba 1000 razy. Wiecie co, tak nie mam po prostu serca do tego haftu. No nie mam, po prostu nie mam. Jest piękny, jest uroczy. Ale nie mam po prostu. Jak patrzę na tą moją technikę sprzed 3 lat, to jest różnica. No mam tyle tego kota, jeszcze trochę, połowa, bo tutaj jeszcze jest głowa, szalik, trochę brzuszka, druga łapka, no i kontury, tak więc
Jeszcze trochę przede mną pracy. Przy okazji bardzo serdecznie Was zapraszam na Kocie Wtorki. Jak zawsze w każdy wtorek haftujemy wzory z motywem kotów. Pamiętajcie też o hashtagu Kocie Wtorki. Możecie go używać i na Facebooku, i na Instagramie. Wrzucajcie swoje prace, ja bardzo chętnie będę je oglądać. Oczywiście nie ma przymusu, że w każdy wtorek musimy haftować jakiegoś kota. Ja na przykład w ostatni wtorek w ogóle nie haftowałam żadnego kota i wcale nie mam z tym problemów. Tak więc pamiętajcie, że to jest fajna zabawa, ale to nie ma żadnego przymusu. Nie macie żadnego przymusu, żeby w każdy wtorek haftować jakiegoś kota. Nie, to jest po prostu zabawa fajna na luzie, takie wspólne wyszywanko. Zabierzmy się za kolejny hafcik, czyli za moją ukochaną wróżkę. Wróżkę Fairy Dust. Słuchajcie, uwielbiam ten wzór. Spójrzcie tylko, ona jest cudowna. I naprawdę postępy z zeszłego miesiąca są bardzo duże, ponieważ w zeszłym miesiącu mieliśmy tylko kawalątek tego skrzydła, tylko tutaj ten paseczek i trochę tutaj tłowia. Wszystko to, co powstało tu i tu, powstało właśnie w tym miesiącu, więc z tego jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Wróżka prezentuje się cudownie. Do końca zostało mi jeszcze tylko tutaj uzupełnić troszeczkę skrzydełka, podłubać, zrobić podmuch, no i zrobić kontury. I wszystko. I wróżka może zawisnąć na ścianie, a najlepsze jest to, że ja już mam nawet ramkę do tej wróżki i to ramkę, która pasuje idealnie. A propos ramki. Ramkę kupiłam już chyba z 2 lata temu i ona tak naprawdę była kupiona z myślą o innym hafcie. Hafcie, który też jeszcze wymaga kilku krzyżyków. To też jest kolejny ufok. Ale kupiłam na początku ramkę, która była za mała. I wiecie co? Ta ramka idealnie będzie pasować do wróżki, tak więc będę miała 2 piękne hafty w tym roku w pokoju w tych samych ramkach, więc wszystko będzie pięknie, kolorystycznie pasować, które będą pasować i do haftów, i do tego pokoju, ponieważ to będą hafty, które będą wisieć właśnie tutaj, czyli w moim gabinecie łamane przez pracownię. Ale jeszcze raz spójrzcie na nią, ona jest naprawdę piękna. I tak naprawdę to są tylko 3 prace, nad którymi udało mi się troszeczkę popracować w ciągu maja. Największe postępy są oczywiście przy wróżce. Wróżka po prostu jest już prawie skończona. No tak naprawdę zabrakł mi 1 dzień, może 2 dni, żeby ją skończyć. Ale z drugiej strony będzie to pierwsza skończona praca w tym miesiącu, tak więc czerwiec zacznie się bardzo dobrze. Ale w maju też podjęłam się heroicznego wyzwania, czyli uporządkowania moich mulin. Kiedyś bardzo dawno temu na blogu pokazywałam Wam mój sposób przechowywania mulin i był to system pudełkowy, to znaczy do każdego projektu miałam osobne pudełeczko, a w tym pudełeczku były zazwyczaj muliny. No i to się całkiem dobrze sprawdzało w przypadku takich podręcznych haftów, które towarzyszyły mi w ciągu tygodnia, w przypadku takich większych projektów czy projektów, które leżały, już tak nie bardzo. Było to też ogromne marnotrawstwo muliny, ponieważ ja nie wiedziałam co, gdzie mam, ponieważ wszystko było popakowane w pudełkach. Ja tak naprawdę nie wiedziałam, ile mam kolorów, jakie mam kolory, czy ja do kolejnego projektu muszę kupować nową mulinę, czy też nie. No, to był kosmos, po prostu totalny kosmos. No i niestety właśnie przy okazji każdego nowego projektu ja zazwyczaj kupowałam nową mulinę. No i skończyło się to tym, że oczywiście mam mnóstwo muliny, ale bardzo dużo powtarza mi się tych kolorów, tak więc osiągnąłam taki moment niesamowitego, mega wielkiego bałaganu i postanowiłam coś z tym zrobić. Nie jestem osobą, która nawija na bobinki muliny. Słuchajcie, jestem zbyt leniwa na takie rzeczy. No niestety jestem zbyt leniwa, to się u mnie nie sprawdza. Miałam takie muliny przewinięte na bobinki i to no nie, po prostu nie. Kryje się we mnie zwierzę i jest to leniwiec. Tak więc słuchajcie, to nie był dobry system dla mnie. I wymyśliłam coś, co mi się bardzo spodobało i coś, co jak na razie po powiedzmy miesiącu, no może nie całym miesiącu, zaczęło się dobrze u mnie sprawdzać. Otóż kupiłam malutkie torebusie. Torebusie takie jest na strunowe i zaczęłam właśnie segregować mulinę za pomocą tych torebek. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Jak to wygląda też po części pokazywałam Wam już we vlogu, ale teraz chciałam Wam pokazać już, jak wygląda skończona wersja. Czyli tak, mam torebki strunowe. W każdej torebce jest jeden kolor. Mam tutaj już oznaczenia kolorów. Sama zrobiłam te karteczki, bo nie chciało mi się czekać na przesyłkę. I zazwyczaj jedno kółko. W tym przypadku jeszcze nie, ale zazwyczaj jedno kółko to jest jeden kolor, czyli setki, dwusetki, trzysetki. No na razie mam setki i trzysetki, setki, dwusetki, trzysetki na jednym kółeczku i to są kółeczka, już Wam mówiłam, to są kółeczka albumowe, czyli one się tutaj otwierają, tak,
Słuchajcie, i nie ma tutaj z nimi nawet najmniejszego problemu. I dlaczego wykorzystałam takie kółeczka albumowe? Przede wszystkim dlatego, że miałam ich całkiem sporo. Po drugie, nie są to kółeczka takiej jakości, jakbym chciała. To na przykład otwiera się, ale tak trudno, że już bez przesady z tym stopniem trudności, ale otwiera się całe. Jednak nie wszystkie się otwierają tak dobrze i w przypadku albumów miałabym problem nawet z włożeniem stron. No niestety, kupiłam większą ilość w Paper Concepcie, nie były najlepszej jakości, tak więc wykorzystałam je właśnie nie do albumów, tylko do segregacji moliny. No i słuchajcie, molina jest posegregowana, wiem ile mi się na przykład kolorów powtarza, bo jak sobie zerknę, to widzę, że mam na przykład tutaj dwa, gdzieś tam mam trzy pasemka moliny, gdzieś jest jedno, gdzieś się już prawie skończyło, no tutaj mam na przykład trzy. I wiem, że nie muszę już kupować koloru 318 w większej ilości. I teraz tak, wszystkie moliny zostały właśnie w ten sposób posegregowane. Znaczy jeszcze nie wszystkie, bo tam mam jeszcze całkiem ich sporo. I w momencie, kiedy trafiały do torebeczki, to oczywiście spisywałam sobie ten numerek i zapisywałam sobie najzwyczajniej na razie w Excelu, ponieważ na razie to jest taka wstępna organizacja i inwentaryzacja mojej moliny, więc pisałam sobie w Excelu, więc wiem ile mam kolorów, jakie mam kolory i wiem, że jeżeli już tam jest wpisane w Excelu, to znaczy, że gdzieś jest w tej torebce, muszę poszukać sobie torebkę i włożyć do odpowiedniej torebeczki kolejną molinę. Na razie tak to wygląda. Mam jeszcze jedno takie kółko, ale jeszcze nie są ponumerowane te moliny, tak więc muszę jeszcze porobić etykietki i przynajmniej w tym momencie wiem, ile mam molin i jakie mam kolory i jestem szczęśliwa, bo do kolejnego projektu, który mam nadzieję, że niedługo rozpocznę, nie będę już musiała kupować molin, bo wreszcie wiem, że mam te kolory gdzieś w mojej szufladzie, w moim tym pudełku przydasiowym, więc jest super i bardzo mi się podoba. I jeszcze jedna rzecz, tak już zupełnie na koniec. Mówiłam Wam w moim ostatnim vlogu, oczywiście vlog będzie podlinkowany gdzieś tutaj w proponowanych, on też będzie tutaj na dole. Zresztą wszystkie rzeczy, które mogę Wam podlinkować, kanwy, wzory i tak dalej, znajdziecie linki na dole. W tym vlogu ostatnim mówiłam Wam, że nie mam ochoty na nowe projekty. I wiecie co? Naprawdę ten stan się jeszcze utrzymuje, chociaż tak jak już kończę tą wróżkę, to zaczynam myśleć, a może coś sobie wyhaftuję, może coś nowego. I naprawdę zachciało mi się troszeczkę nowego początku. I mam kilka fajnych projektów, fajnych wzorów, które udało mi się odnaleźć. I przede wszystkim tak bardzo, ale to bardzo mnie kusi, Wenecja Audrey Loss. Udało mi się ostatnio wypatrzyć zestaw do haftu. No i tak się waham. Waham się może, czy sobie zamówić, czy sobie nie zamówić. No kusi mnie ten wzór, w ogóle ta seria miast, wielkich miast. I tam jest bardzo dużo fajnych wzorów w tej kolekcji, w tej serii. Tak się zastanawiam. Tak się zastanawiam, bo mnie strasznie kusi ta Wenecja, ma piękne kolory i tak już widzę tą Wenecję nawet na ścianie w ramce, więc no może się skuszę. Zobaczymy jak mi pójdzie praca w czerwcu, do 13 czerwca praktycznie, no nie wiem czy uda mi się popracować coś nad haftami, bo 12 mam obronę, więc wiecie jak to jest. Dużo nerwów, dużo strachu, dużo przygotowań, więc nie sądzę, żebym znalazła czas na hafty. No ale tak, Wenecja jest tutaj na pierwszym miejscu, a tutaj mam jeszcze wzór, który już nawet mam wydrukowany. Też Wam pokazywałam ten wzór chyba na Instagramie albo Facebooku. Na Facebooku na pewno. Nazywam ten wzór Alicją w Krainie Czarów. Coś pięknego, coś niesamowitego. Coś uroczego. I wiecie co? Gdybym miała wszystkie kolory do tego haftu, to już bym go zaczęła. No ale właśnie do wyboru tak sobie przygotowałam albo Wenecję, którą muszę zamówić, no albo ten haft. No nie wiem, zobaczymy. Powoli wraca moja wynatwórcza na nowe wzory. No i zobaczymy, co z tego będzie. Chociaż z drugiej strony korci mnie, ale to mnie strasznie korci head. Head, o którym Wam już opowiadałam, który jest w moich zbiorach już od kilku lat, bo ten wzór kupiłam bardzo dawno temu. Mam kanwę, mam mulinę, kanwę nawet już pokratkowaną, żebym się nie musiała wysilać. No ale jakoś tak weny ostatnio brakuje. I to jest ten kot, dobrze czytany kot Spenglera. Cały czas się zastanawiam, czy zacząć. Bo wiecie, ja nie jestem taką osobą, która tak szybko haftuje. No korci mnie ten kot, bo mam wszystkie materiały do niego i właśnie z tego względu mnie strasznie korci. A jeszcze teraz Hania z bloga Rękodzieło Hanulka zaczęła pracować nad wspaniałym haftem Stitching Time, czyli wiecie, tym półkami hafciarskimi, które są tak cudowne. Też mam ten wzór, ale niestety w wersji Max Color
co jest po prostu kompletnym kosmosem i dla mnie rzeczą niewykonywalną. Hania również zrezygnowała z tej dużej wersji i haftuje tę wersję podstawową, 87 kolorów. No i trzymam za nią kciuki. I powiem, że właśnie przez Hanie zaczęły mnie znowu korcić hedy, więc z jednej strony mam takie wzory mniejsze, średnie i na drugim po prostu, na drugiej stronie mojej osi hafciarskiej mam heda. I to nie jednego, bo jeszcze korci mnie Afremów. Tak więc, postępy są, plany też są, powoli wena hafciarska na nowe projekty wraca, co mnie bardzo cieszy. No i zobaczymy, jak upłynie mi czerwiec, czy będzie on trochę bardziej pomyślny pod względem haftów, skończonych prac i w ogóle postępów. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, mam nadzieję, że będę miała Wam co pokazać za miesiąc. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Jeśli spodobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie o kciukach w górze, a także o subskrypcji kanału, żeby zawsze być na bieżąco. Jeszcze jedno, a wszystkie rzeczy, o których mówiłam, czyli materiały, hafty, szpilki, nie szpilki, linki do tych rzeczy znajdziecie wszystko tutaj w boksiku na dole, tak więc jeżeli jesteście ciekawi, to kliknijcie tutaj. No i nie zapomnijcie o tych lajkach i subskrypcjach, bo dzięki nim wiem, że to, co robię, Wam się podoba i powinnam robić tego więcej.